Warsztaty plastyczne, malowanie wielkanocnych pisanek, wystawa świątecznych pocztówek oraz gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. Takie atrakcje czekały na mieszkańców Białegostoku, którzy 24 marca odwiedzili Galerię Jurowiecka. Organizatorzy przygotowali m.in. styropianowe pisanki wielkości strusiego jaja, które można było ozdobić wybranymi przez siebie kolorami. Taka zabawa okazała się być doskonałym pomysłem na integrację dzieci, młodzieży i dorosłych. Dużo się dzieje. Od godziny 12 mieszkańcy Białegostoku byli zaproszeni do wspólnego dekorowania dużych pisanek wielkanocnych. Efekty tej pracy będzie można obejrzeć na terenie Galerii Jurowieckiej w tygodniu poprzedzającym święta. Od 14 wykonywaliśmy wspólnie palmy wielkanocne i tu też nagrodziliśmy najładniejsze prace. Oprócz tego można było zrobić sobie zdjęcie przy ściance wielkanocnej czy też przy dużej maskotce. Świetnie się bawiliśmy, frekwencja dopisała. Zapraszamy w przyszłym roku. Troszeczkę zaakcentowaliśmy te święta, żeby nie były takie komercyjne, ale również integrowały, zachęcały do wspólnej pracy, wspólnego udekorowania domu, dekoracji i przypominały o tej niedzieli palmowej, tak, i o świętach, tak. Ale nie tylko warsztaty plastyczne cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestnicy z chęcią oglądali wystawę świątecznych pocztówek wielkanocnych, wykonanych przez uczniów podlaskich szkół. Konkurs na najpiękniejszą pocztówkę odbywał się w ramach Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego, zorganizowanego przez Izabelę i Tadeusza Trojanowskich. Chcemy wpływać na tą opowieść wielkanocną, aby młodzież ukazać całe bogactwo tych świąt, żeby uwrażliwić na tradycje, bo niestety do nas przenika ta kultura zachodu. Ja otrzymałem parę dni temu pocztówkę, myślałem, że to jest zaproszenie na prezentacje królików, drobiu, a to się okazuje, że to w ten sposób Zachód przeżywa święta wielkanocne. Więc chcemy, żeby tutaj uwrażliwić, żeby to sakrum było i tradycja była obecna w pocztówce wielkanocnej, co czynimy już przez kilkanaście lat. Najbardziej tutaj reprezentowane jest nasze Podlasie. Łomża, Suwałki, Augustów, Wizna, teraz jeszcze Zabudów, Łapy, Mońki, jeszcze wszystkich tu miejscowości nie wymieniłem, ale też z całej Polski jest i Łódź, i Kraków, jest z Pomorskiego przychodzą pocztówki. Także nawet już rozpoznajemy pewne szkoły plastyczne, skąd jest dana pocztówka, bo ona się czymś charakteryzuje. Malowanie i ozdabianie jajek to jedna z najstarszych tradycji wielkanocnych. W chrześcijaństwie jajko związane jest z motywem zmartwychwstania Chrystusa i symbolizuje nadzieję na życie wieczne. Dominującą barwą pisanek w kościele katolickim od dawna jest czerwień, symbolizująca zwycięstwo, radość i nadejście dobrych wiadomości.